Siema, witam was w pierwszym odcinku z Akademii Serwera Glewia. Na początku wypowiem się na temat kilku rzeczy, no bo jednak ci, którzy obserwują ten kanał, widzą, że czasami coś wstawiam, czasami nie, więc postaram się na to wszystko odpowiedzieć. Więc to wracam do Medina, ale nadal nie mam jakoś dużo czasu na gry. No, na szczęście chęci mi wróciły, więc chociaż tyle, ale odcinki będą się pojawiały, myślę, raz na dwa tygodnie. Może czasami jak będę miał więcej czasu, będę miał większe chęci, w sumie zaraz mam nawet urlop, więc wtedy będzie więcej czasu na gierkę, no to wtedy będą się odcinki pojawiały raz w tygodniu, ale czasami mogą się pojawiać właśnie raz na dwa tygodnie, może nawet na trzy, może, no to może to być różnie, po prostu chcę się bardziej skupić na tych odcinkach, nie musieć mieć tej presji, że musi być odcinek raz w tygodniu, bo wtedy te odcinki wychodziły dosyć słabe, także po prostu poświęcałbym trochę więcej czasu na zrobienie tych odcinków, no bo tak jak mówię, tego czasu nie ma za dużo i pojawiałyby się one rzadziej, ale będą bardziej konkretne, więc wracam na serwer. Oczywiście jak akademia się skończy, to wrócimy na główny serwer, tamtą postać z serii jeszcze mam, więc będziemy ją nadal rozwijać, ta postać będzie, podejrzewam, jako taka druga dodatkowa, którą będziemy sobie grać. Zastanawiałem się, taki serwer wróci, czy zacząć na czymś nowym, ale w sumie nawet na innym serwerze by mi szkoda było prosić o SM, bo na takiego waliuma, gdzie wracam 5 razy, no to jednak wstyd byłoby prosić Blasa o kolejne SM-y. No ale dobra, więc jesteśmy sobie na Akademii i zobaczymy co... Aha, jeszcze tylko powiem, że dajcie mi znać w komentarzu, jeżeli ktokolwiek to jeszcze ogląda, czy wszystko jest git z dźwiękiem, niedługo też zmienię mikrofon, więc wszystko powinno brzmieć lepiej, no bo z tym mikrofonem na nagraniach coś się dzieje. Nie wiem, na Discordzie brzmi normalnie, ale na nagraniach coś się z nim dzieje i nie jest to do końca tak, jak powinno. To zapewne nie jest kwestia mikrofonu, ale zmienię go czy tak, czy tak. No i możecie też dać znać, czy z jakością obrazu jest git i tak dalej, i tak dalej. Po prostu, czy za wszystkim jest git. Więc dobra, co dostajemy tutaj na start, bo tutaj widzę, na Akademii doszło kilka rzeczy. Więc przede wszystkim dostajemy ekwipunek na 75 poziom plus 6, także nie będę musiał go jakoś super dropić, ale nie dostajemy broni 7-5, więc będzie trzeba ją wydropić. Dostajemy duchowy kamień, więc będziemy mogli sobie wbić skilla na P, jak dobrze pamiętam. Skrzynia Grywijczyka, twój prezent powitalny zawiera podstawowe wyposażenie. Aha, dobra, to jest taka lepsza broń po prostu na start. No i git, i to jest na ile? Na tydzień. Więc będzie trzeba ten tydzień trochę więcej pograć. Teraz mam nocki, tego czasu aż tak dużo nie będzie, ale no postaram się. O, jest też alchemia na start, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No matówka na tydzień, więc możemy to sobie wszystko oczywiście od razu włożyć, no bo jest to ulepszone do plus 4. Mam teraz jeszcze odpalone wytłumianie hałasu, więc klikania myszki i klawiatury nie powinno być aż tak słychać, ale za to z jakością głosu może być trochę problem. No ale tak jak mówię, postaram się zmienić ten mikrofon sobie na dniach, w sensie myślę, że w ciągu 3-4 odcinków, ale zobaczymy, no i zobaczymy, jak to będzie po zmianie mikrofonu. Więc te wszystkie kostiumy mogę sobie wywalić, mamy nawet pasek 7-5, więc wszystko elegancko, nawet zbroję na pierwszy nawet dostaliśmy. Także ja sobie ogarnię ten ekwipunek, lecę wbić jakieś pierwsze levele i widzimy się za chwilę. Dostajemy jeszcze taką szarfę na tydzień, 40 na potwory, no i to jest odpał. Generalnie nie przejrzałem wszystkiego, w sobie nie wiem, dlaczego tak to skipnąłem. Dostajemy jeszcze pierścień zaklęcia B, więc dostajemy 30 level peta, ukończone misje podstawowe oraz biologa, więc możemy to sobie od razu kliknąć i to jest do etapu 75 levela, więc spoko. Aha, i to mi daje od razu 75, tak? Dobra, mam od razu 75 level i dlatego się dziwiłem, dlaczego nie mam startowego ekwipunku, tylko ten na 75. Ale teraz już wszystko wiem, więc możemy sobie teraz wszystko ubrać. No i co? Czy jest coś w ogóle, co muszę robić na tym levelu? Żala, póki co nie muszę ogarniać, bo mam tego magneta. TT jest do 115, więc na spokojnie mogę sobie polecieć wyżej, także myślę, że pójdziemy no przynajmniej do tego 80, może nawet do 105, żeby móc latać Trytona, albo pobijemy jakieś metki czy bossy. Dobra, weźmy w ogóle, sprawdźmy, czy daje tutaj radę, bo jak próbowałem zbić Genka, no to był jednak mały problem. Aha, ja nie mam w ogóle stat rozdanych. Dobra, ile tu mogę max dać? 90? Czy mogę dać jeszcze? Chyba nie mogę. Dobra, no to dajemy sobie resztę wbić. Znaczy w sumie powinienem zręczność i chociaż to bez różnicy, dobra, nieważne. Osobny już wygnańców, dobra. Odpalę sobie tylko dodatkowy ekwipunek, no i jakoś będę sobie powoli zbijał te metiny. Genka nie mogłem póki to zbić z tego, co widziałem. Nie mam nawet nic na marmurek. Muszę wszystko ogarnąć na nowo, co się dzieje na tym serwerze, bo nie mam pojęcia, co tu się dzieje. No i będę musiał się jakoś to na nowo wczuć. Więc póki co wbiję sobie prawdopodobnie 90 level i zobaczymy, co dalej. Pobiłem sobie troszkę metiny, wbiłem na nich 90 level. Jakiejś dużej ilości ich nie zbiłem, ale zawsze coś tam podrobiłem. Więc tak, mamy sobie 173 szkatułki glewi, więc możemy je sobie otworzyć i zobaczymy, ile poleci mi zwykłych przepustek, które będą mi teraz potrzebne. Czy one w ogóle leciały z tego? Nie pamiętam. One wpadają gdzieś do dodatkowego ekwipunku? Chyba nie? Czekajcie, bo to powinno lecieć z tego przepustka glewi. Chyba, że to leci z tych metinów po prostu na niższej mapie, a to jest też bardzo prawdopodobne. Czyli wtedy by wychodziło, że na razie na merki jeszcze nie pobiegam. Musiałbym sprzedać te przepustki komnaty smoka, albo po prostu tego smoka wybiegać i sprzedać drop, żeby kupić
te przepustki. No bo jednak nic innego nie zrobię, a chcę pobiegać tę markę, bo musimy ulepszyć cały krzypunek. No i potem podrobiłbym trochę tych fragmentów kryształu, żeby je sprzedać. W sumie nie ma co za bardzo pokazywać z tego drobienia, no bo tych metinów biłem może przez godzinkę, biłem coś takiego. Będziemy mogli zrobić jakieś marmurki, kilka rad, egzo, 200 smoczek stali. No i to chyba tyle. Więc wystawię sobie na sklep te przepustki komnaty smoka. No i skupię wtedy przepustki na nemerkę. Te przepustki jakieś drugie nie są, no bo wiadomo, to są przepustki na pierwsze dungeony, więc tych yangów, które wydropiłem na metkach, kupiłem sobie 30 przepustek, no i lecę to wybiegać i na razie te fragmenty kryształu, które wydropię, posprzedaję, żeby mieć po prostu na kolejne przepustki. Ale powiem wam, że strasznie dziwnie zwrócić do metina po takim czasie, znaczy w takim czasie, to było kilka miesięcy i nie wiem za co się zabierać, nie pamiętam co to się robi, dosłownie. Ogólnie na akademii metiny i bossy chyba też, respym się to 3 minuty, nie to 5 i dungeony z tego co widzę też są skrócone, bo na początku miałem tylko dwie fale potworów, a normalnie było ich chyba około 5. Chyba, że te dungeony też są skrócone na głównym serwerze, ale tego to już nie wiem. Chyba coś jeszcze z tego dungeonu usunęli, ale nie jestem pewien, które konkretnie piętro, no bo robię go się po prostu za szybko. Znaczy za szybko. Dla mnie to jest na plus. Robię go niecałe 3 minuty z takim ekwipunkiem, jaki mam, jako że to jest postać, która no w sumie nic nie ma. To jest postać, którą założyłem godzinę temu. No i dobra, mamy 4 szkatułki numerki, wylatam sobie te 30 dungeonów i otworzymy sobie wtedy te szkatułki, zobaczymy ile poleci itemów kryształu. Jeszcze tych nemerek nie wybiegałem, ale za to byłem na evencie z tanekami. No i trochę ich tam zbiłem, byłem na dwóch falach tylko, no bo wszedłem na serwer, nawet nie wiedziałem, że jest ten event, zacząłem biegać nemerkę, nagle wyskakuje mi informacja, że pojawiła się fala tanak, więc od razu poszedłem do groty sobie te tanaki pozbijać. Biłem tam, znaczy zdobyłem tam około 370 uszu, sprzedałem to, no i mamy aktualnie 148 won i skończyła mi się już ta broń, którą tam mieliśmy oraz zbrojka, więc biegam z bronią na pierwszy level, a robię z nemerkę, robię nią dwa razy dłużej, także przydałoby się ogarnąć jakiegoś żala, to można nawet przerobić na ribo, o tym nie wiedziałem, ale i tak przydałoby się ogarnąć już teraz żala, zobaczymy czy te 148 won wystarczy, ale najpierw lecę wybiegać tą pozostałą ilość nemerek, czyli 9 i wtedy ogarniemy sobie jakąś broń. Właśnie robię sobie ostatnią nemerkę, kilka ich tam pozbijałem, no chyba te 30 co było do wybicia, więc macie tutaj jakieś urywki z tego zbijania numera, więc dobijemy sobie tą ostatnią i otworzymy sobie szkatułki. Mamy 122 aktualnie, no będzie około 125. Przy okazji dokupiłem też sobie jakąś tam broń, żala 55-20 za 69 wonów bodajże, jak dobrze pamiętam. Maka deki ma bony 6-7, więc no nie wiem, czy to była atrakcyjna cena, nie chciało mi się jakoś dużo tego żala szukać i nie orientuję się teraz jeszcze w cenach na Akademii, ale trochę tych wodów miałem, więc to po prostu taką broń znalazłem, to taką kupiłem. Podoba mi się właśnie to, że ma 55 średnie i myślę, że to już do końca gry wystarczy. Okej, mamy 127 szkatułek, więc nawet 5 może polecieć. No i dobra, otworzymy sobie i zobaczymy, ile poleci nam itemków kryształu. 4, 9, o kurde, sporo tego poleciało. Nie chcę tego liczyć. 11, 16, 21, 26, 21, 36, 40. 43 itemki kryształu, jak dobrze policzyłem, więc będą 43 fragmenty kryształu. Chciałem to na początek sprzedać, żeby mieć jakiekolwiek fundusze, ale jako, że zarobiłem z tych tanak, to chyba te fragmenty kryształu po prostu wykorzystam na ekwipunek. Fragmenty kryształu wytworzone, dobrze policzyłem, 43 sztuki z tego wyszły, dokupiłem sobie też szafirowe ozdoby oraz niebieską smoczą stal, no bo to drapi gdzieś tam z wcześniejszych mapek, na których nie siedziałem praktycznie w ogóle, no bo wiadomo, przeskoczyłem od razu do 75. Żeby nie wiem, skąd ludzie to mają, skoro wszyscy skakują od razu do 75, ale nieważne, dobrze, że to jest dosyć tanie. Dokupiłem też sobie specjalkę, ulepszyłem ją do plus 6, to i możemy to sobie wszystko wkuć na plus 9. Mam nadzieję, że później ulepy się nie zmieniają, żebyśmy jednak dali radę to po prostu wbić do plus 9. No tutaj się nie zmieniają i idą tutaj dosyć małe ilości sztuk, więc możemy to sobie raczej bez problemu wszystko wkuć do plus 9. Od razu zdajemy to sobie wszystko, specjalkę zaraz sobie wybonuję i tak dalej. Także ulepszamy sobie cały ekwipunek, możemy to zrobić w sumie na nagraniu, bo i tak to się ulepsza dosyć szybko. Dobra, na szyi jest, teraz hełmik do plus 9, zawiodłem na 90% oczywiście i nie mam yangów, ale tych yangów jednak jest wystarczająco, więc tak, to były buty, co to było? Nie, to był hełm, okej, okay. Więc mamy już plus 9, mam nadzieję, że uda nam się jeszcze to w tym odcinku przerobić na ten kolejny set, ale to pewnie będę musiał przesiedzieć sobie trochę w grocie, bo tam dobrze idą tutaj ulepy z groty, tak, ozdoba wygnańców, smocza stal wygnańców, tak idą ulepy z groty, ale myślę, że to nie będzie problemem, tylko musiałbym sobie wbić poli na P, żeby te bossy jednak na poli zbijać i żeby to jakoś tam sensownie szło. Okej, okay, zostały nam do ulepszenia bodajże dwa itemki, no tych ulepszaczy wystarczy na spokojnie, okej, okay, jest kolejny
item plus 9. No i została bransoleta. Aha, i tutaj już zabrakło mi fragmentów kryształu. No dobra, to jednak troszeczkę ich mi zabrakło, ale one nie powinny być drogie, więc lecę ulepszyć sobie tą bransoletę, wybonuję specjalkę, włożę jakieś kadeki i prawdopodobnie pójdę sobie na bossy w grocie, żeby jednak mieć te ulepy na późniejszy set. Zbrojka jako taka wybonowana, kadę uniku weszło chyba za 12 razem, uchylenia za 4, no i przyspieszenia za 1. Nawet nie pamiętam, czy takie kadeki się powinny wsadzać do zbrojki i najwyżej się kiedy indziej wymieni, ale póki co zakładam ja sobie taką i zapomniałem jeszcze, że pasek też trzeba ulepszyć, no i wymiksować, także zabieram się za to. Przypomniało mi się, że nie mam zmianek do pasa, więc na razie tego nie przemiksuję, bo te bony są w sumie spoko, tylko wartości są tego małe, także żeby to przemiksować potrzebowałbym trochę większą ilość tych zmianek. Dodałem sobie wszędzie bonus 6-7, nie mam zmianek za dużo, więc po prostu dodawałem tak, żeby były albo potwory, albo wartość ataku, także no wszędzie jest coś tam wbite. Wbiłem to poli do P i przypomniałem sobie, że wraz z tym jak skończyła mi się broń oraz zbroja, skończyła mi się też alchemia, także dokupiłem sobie matową, prawie całą, no ten ametyst i topaz są za drogie, także na to nie mogę sobie niestety na razie pozwolić. No i mamy sobie takie zwyczajne koło, tylko żeby coś tam było, także no już coś ta postać będzie więcej biła. Znaczy no wiadomo, biła więcej, gdy była ta startowa broń, zbroja oraz alchemia, ale no niestety musimy sobie już rodzić bez tego, także kaska nam się skończyła, prawdopodobnie pójdę do groty sobie zbijać bossy oraz metki, nadrobię trochę tych ulepszaczy, no i potem wbijemy sobie setny level. Także ja póki co zabieram się za zbijanie metinów, potem pobiję sobie bossy, pewnie zajmie mi to, no podrobię to przynajmniej tak z 2-3 godziny, żeby tych ulepszaczy trochę było. Ten damage nie jest za duży, ale ważne, że te metki są zbijane, no w sobie nie ma co do tej postaci wymagać, o, zrespi mi się tam metek kolejny, no w sobie nieważne. Fajne jest, tak jak mówiłem, że na Akademii rozpią się metki co 3 godziny, także będzie można tego podrobić trochę więcej. Na ten moment nie wiem, co mogę zrobić więcej z tą postacią, na pewno musimy zarobić trochę kasy. Przydałoby się zrobić peta, przydałoby się zrobić autobuffa, no i to tyle z takich rzeczy na ten moment. No wiadomo, ekwipunek będziemy ulepszać, alchemię przydałoby się zrobić jeszcze lepszą, w sobie no, to już jest na większy budżet, także no nie na ten etap gry. I tak poza tym, no muszę tego biologa oddawać, muszę zacząć oddawać szkatułki, bo tego nawet nie zacząłem, a później będzie to ciężko nadrobić, także i tak musimy posiedzieć na tych metkach, bossach na razie, pozarabiać kasę, podrobić ulepszacze, także tym się będę teraz zajmował, no i widzimy się za kilka godzin, jak tego trochę nadrobię. Coś tam tych metków i bossów pozbijałem, więc no troszkę ulepów się pozbierało. Nie jest to jakaś duża ilość, ale myślę, że na przerobienie ekwipunku na setny level to wystarczy. I ogarnąłem, że nie mam żadnego tego pierścienia zwierzaka, w sensie no mam ten tylko. A nie pamiętam, czy ten, który się otwiera z tych szkatułek jest zamiast tego, czy gdzieś tu obok ląduje, nie wiem, w każdym razie zobaczymy. Mam tylko 17 tych skrzyń z pierścieniami zwierzaka, otworzymy sobie je wszystkie i zobaczymy, czy będzie jakiś sensowny. 19.1, no to taki w sumie średniawka. 3.1, 4.2, 16.5, ten już będzie lepszy. O kurde, już mi wyskoczyło jakieś okienka. 19.5 tu jest, tego chyba nie widziałem. Tu jest 21, 23, no 19.5 jest najlepszy. I tak, on ląduje zamiast tego. No to w sumie taki duży przeskok nie będzie, no bo tracimy 1 na potwory i zyskujemy 5 średnich. Te HP to w sumie tam wywalone, zyskujemy 1,5 HP. Myślałem, że to ląduje, znaczy myślałem, że ten pierścień daje mniej. Myślałem, że on daje 10 na boby i że ten przeskok będzie większy, ale okazuje się, że jednak nie. Mimo wszystko ta postać strasznie mało bije i nie wiem, co na ten moment mam z nią zrobić, no bo, no nie wiem, nie ma szarfy, ale szarfa to jest trochę większy wydatek. Jak na ten etap gry, ale Hyman to też będzie większy etap, większy wydatek w sensie, no pet, skill peta też nie mam pieniędzy na razie i no w sumie nie wiem, na ten etap gry to myślę, że właśnie jedyne co mógłbym zrobić to podbić ekwipunek jak wbiję setny level, alchemii wymieniać raczej na razie nie będę, no i podbić trochę te skill peta, ale no ta postać naprawdę mało bije i sądzę, że nawet jeżeli podbijamy te skill peta i przerobimy ekwipunek, to nadal to nie da jakoś dużo i zastanawiam się, gdzie mam jeszcze takie braki na tej postaci. Także na razie pójdę sobie dobić setny level, no bo na tym levelu nie mamy w sumie to za bardzo robić, tylko muszę znaleźć najpierw jakiegoś spota, w tej grocie nie ogarniam, gdzie są jakieś lepsze spoty. PTK cały czas nosiłem, w sumie nawet nie wiedziałem, no nie wiem, polatam na takich jakichś mniejszych spotach, to jest serwery easy medium, więc ten X nie powinien jakoś tragicznie lecieć, myślę, że następny level dobijemy w miarę szybko, ale jak tutaj będzie tragicznie, no to postaram się tego lepszego spota jednak znaleźć. No i wbijemy sobie ten setny, przerobimy jak szpunek i zobaczymy co dalej. Chyba najlepszą opcją mimo wszystko będzie XP na metinach, bo z tych metinów też trochę XP leci, z tego co pamiętam. No telefon mi wybruje sorki, no leci około 2%, więc no z tych metków
też się rozbił trochę mobów. Nie chce mi się wchodzić na forum ani nigdzie szukać, gdzie są jakieś najlepsze spoty, także dobiję sobie na metkach setny level. No i przy okazji zawsze coś tam podrobimy, tych smoczych stali wygnańców i innych ulepów, chociaż z metków na tym poziomie to jakiegoś super dropu nie ma. Setny level dobity, trochę tych ulepów więcej wytropiłem, chociaż raczej aż tyle mi nie będzie potrzebne. Mamy 650 tych smoczych stali i teraz czy mam wszystko, żeby przerobić ten fipunek? Trochę tu moby będą przeszkadzać, ale to trudno. Dobra, musimy zdjąć nakładkę i dobra, mamy w ogóle jakieś te kamienie do ulepszenia, mamy 20 sztuk. Jak to tam szło z tym przerabianiem? Dobra, mam wszystko, więc... dobra, mam wszystko, dokładnie, więc możemy to sobie wszystko poprzerabiać, także na razie na plus 0, bo potem idą dusze wygnańców. Dusza wygnańców leci chyba ze smoka, więc tego smoka będzie trzeba polatać. Mam 130 przepustek prawie, więc myślę, że wybiegam sobie dokładnie wszystkie i no trochę tego polatam, ale zawsze tych dusz trochę na dropie i będzie potem to sprzedawać. W ogóle jaki to jest przeskok? 56, aha, tutaj nie ma praktycznie żadnego przeskoku, no to super, że to ulepszam na razie na plus 0. Pewnie w żadnym, no dosłownie w żadnym itemie nie ma żadnego przeskoku. No ale dobra, przynajmniej będzie ten ekwipunek przerobione, więc jeszcze kolczyki na plus 0, naszyjnik i pasek będzie trzeba wytworzyć nowy osobno, bo to się robiło u kowala, jak dobrze pamiętam. Więc jeszcze hełmik i butki. I będzie dokładnie wszystko, tylko jeszcze się przelecę do kowala, przerobić ten pasek. I fajnie byłoby go też przemiksować na te maksymalne bonusy, no ale nie pamiętam skąd lecą zmianki i pasa, a mam nadal 6 sztuk. W sumie możemy to sprawdzić, pogląd zawartości przedmiotów. Wikipedia dropu, zaczarowanie... pasa. Z czego to leci? Aha, to leci z bossów. No super, że tych generałów trochę zbiłem i nie poleciało mi praktycznie nic. Ale więcej bossów będę na pewno zbijał. A to nie są jakieś legendy już? Nie, to są też zwykłe bossy. No to tego się tak pewnie trochę nadropi. Ewentualnie kupimy. Dobra, bo już ten klip trwa za długo. Więc lecę sobie przerobić ten pas i to chyba będzie na tyle. Orientuję się tak mniej więcej w cenie tych kryształów. Nie wiem, bo wiadomo, będą one nam później potrzebne do ulepszania i są one w cenie około 10 won. I teraz możemy sobie sprawdzić w sumie duszę wygnańców, jeżeli bym chciał na tym smoku cokolwiek zarobić. Mam nadzieję, że jakoś klawiatura mnie nie zagłusza. Mam to wytłumianie szumów niby, ale nadal to może jakoś tam przeszkadzać. Te dusze są po 700 kk. No to nawet zakładając, że z każdego smoka leciałby mi dusza, to 15 smoków mniej więcej, to jest dopiero jeden kryształ niebios. Także na smoku sobie za dużo nie zarobimy. Myślę, że dusze z Trytona to też nie będzie jakiś duży koszt, ale możemy sobie od razu sprawdzić dusze niebios, po ile one chodzą. Tak samo 700 kk, no więc Trytona też za dużo nie zarobimy, ale i tak będzie trzeba trochę na tym levelu się zatrzymać. Będzie trzeba trochę pozarabiać, będzie trzeba ten ekwipunek to mimo wszystko przerobić na ten plus 9, zanim polecimy wyżej. Także to na pewno wylatam sobie wszystkie te przepustki na smoka. Ulepszymy trochę ekwipunek do tego plus 6 przynajmniej i wtedy tą resztę duszę ewentualnie sprzedam. No i będziemy mogli sobie zacząć latać Trytona. Myślę, że też ich wybiegam jakieś duże ilości. Ewentualnie, jeżeli będziemy dawać radę, to przeskoczymy sobie teraz na świątynię węży, to wbijemy 120 level. I tam z tego co pamiętam zarobek już był w miarę okej. Okay. No a dodatkowo z tej świątyni węży leci wężowy symbol, który jest warty fortunę, z tego co pamiętam. A już trochę tych dungów zrobiłem na głównym serwerze i nie wydropiłem artefaktu z żadnego dungeonu. No wiadomo, on leci mniej więcej raz na 1000 dungeonów, ale mimo wszystko jeden powinien mi w końcu polecieć. Więc jeżeli to by się udało na akademii, no to zawsze można byłoby go sprzedać i byłaby fajna kaska. Dobra, teraz jak to szło z tym wytwarzaniem? To będzie niebiański pas, czy będzie, nie, to jest skórzany, niebiański. Ej, to nie ma żadnego pasa na teraz, czy... jak to się robi. Nie pamiętam, czy jak to się robi. Aha, mogę zmianki wytwarzać? Czy to się w ogóle robiło jakoś inaczej? Bo to jest pasy wytwarzanie, pasy specjalne wytwarzanie. Może to jest to? Dobra, muszę go zdjąć. Pasy specjalne wytwarzanie. I tak, to działa tak. Później jest następny level. No wiadomo, przeskoku na razie nie ma. Ale będę potrzebował 150 zł materiału, 150 zł przędzy i 150 zł sprzączek. Jak to wygląda aktualnie? Mam 133 materiały, więc to już jest w miarę blisko. 100 zł sprzączek to też można dokupić. I tych złotych przędzy nie mam w ogóle. I teraz to prawdopodobnie leci z dungeonów, bo dungeonów nie latałem praktycznie w ogóle na razie, więc to musi lecieć z dungeonów, ale myślę, że to nie będzie jakoś problemem, tylko że na razie tego nie mamy. Nie mamy też kasy, żeby to dokupić, także na razie tego paska nie przerobimy. Ale to i tak, nie wiem, i tak tego przeskoku na razie nie ma, i tak go bym nie ulepszył wyżej, więc można to trochę odłożyć w czasie. Także to by było na tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie. Tak jak mówiłem, będę się teraz starał troszkę rzadziej wrzucać te filmy, żeby mimo wszystko nie tracić tej chęci do tej gry, ale będę się starał je trochę bardziej dopracowywać, pokazywać jakieś ciekawsze rzeczy, aniżeli to było wcześniej. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Możecie dać znać w komentarzach, jeżeli ktokolwiek to jeszcze ogląda, jeżeli ktokolwiek jest na tym jeszcze kanale. No to możecie dawać znać po prostu, co mogę jeszcze zmienić w odcinkach, co mogę więcej pokazywać i tak dalej, więc zachęcam do komentowania, do zostawiania łapki w górę, do zostawienia suba na kanale. No i do zobaczenia już w kolejnym odcinku.